dzieciaki! Wiecie już, jak można zrobić album rodzinny pełen zdjęć. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki inny prosty sposób można upamiętnić siebie i swoich bliskich. Tym sposobem są gipsowe odlewy dłoni i stóp. Do tego zadania potrzebne mi będą gips, woda, miska, łyżka, szczoteczka, piasek lub ziemia oraz klej. A więc do dzieła! Na początek muszę poszukać miejsca, w którym będzie piasek, na przykład piaskownicę. Jeżeli chcę zrobić doświadczenie w domu, to rozsypuję piasek na folii. Teraz mogę odbić swoją dłoń i stopę w piasku. Kolejnym moim krokiem będzie wymieszanie gipsu z wodą w misce. Gdy uzyskam odpowiednią konsystencję, ostrożnie zalewam powstałe ślady. Pozostawiam na 15 minut, aby zastygła. Gdy gips zastygnie, wykopuję odlewy wraz z otaczającą ją ziemią. Gdy doświadczenie przeprowadzam na dworze, owijam odlewy w gazetę i zanoszę do domu. Kiedy gips jest już twardy, zaczynam odlewy szorować szczoteczką pod bieżącą wodą. Bardzo łatwym sposobem pozostawienia śladów jest wykonywanie gipsowych odlewów. Gotowe odlewy są wypukłym odbiciem naszych dłoni i stóp.